Cześć, witajcie na moim kanale, a w tym odcinku będziemy sobie omawiać styki i bardzo dużo osób pisało do mnie w sprawie, żebym omówił, jak to wygląda z punktu odzysku, jak podzielić te styki, jak je wypiąć, wyciąć i tak dalej. Więc postanowiłem zrobić taki filmik. Tu Wam pokażę kilka woreczków. Są to styki już posortowane, miedziucha do miedziuchy, mosiądz do mosiądzu. I tutaj mam jakiś pobiał, pobiał do pobiałów. Miedziuszka. Tutaj też mam styki. I już Wam mówię, o co w tym wszystkim chodzi. Może sobie wysypiemy kilka tych styków na tackę. Z każdego woreczka wysypiemy trochę. I tak, zaczniemy sobie może od mosiądzów. Więc tak, co tutaj mamy? Tu mamy styki, które są jeszcze nieposortowane. Tu są wszystko, to co się nadaje do wypalenia, to co nadaje się do roztworu i to co nadaje się do wycięcia. Taki na przykład nadaje się tylko i wyłącznie do roztworu, ponieważ no, jak będziemy go wypalać, to będzie bardzo trudno go odczepić. On się rozgrzeje, oczywiście on odpadnie, ale tutaj go jest bardzo malutko i możemy go nie złapać kleszczykami. No to powiem Wam, że go złapiecie, ale możecie się bardzo oparzyć. Już to przerabiałem. Tu mamy styk do wypalenia. No tu się miedziucha, tu się raczej mosiądz żółty wdarł, więc tu mamy groszka przy samym końcu. Odcinamy w ten sposób. Tak wygląda odcięty styk. On nie jest na miedzi, więc jest naprawdę dobry. No i to oczywiście idzie na złom. Tutaj kolejny styk. Nadaje się to do wypalenia. Tutaj mamy miedziuszka. Miedziuszek oczywiście, te podwójne, malutkie, no to tylko i wyłącznie odcinamy. Przy samej główce. Dobra, i go po prostu sobie odłożymy do słoika. Co tutaj mamy takiego? Takie styki to jeszcze takich nie odpinałem, więc nie wiem, czy mi się uda odpiąć. Bierzecie w ten sposób. Przekręcacie i wyciągacie. Zobaczcie, jest wypięty. Tu mamy groszek. Nie wiem, czy będzie widać dobrze, ale tego groszku jest jakieś 1/3 styka, więc z takich groszków mniej więcej wychodzi 300 gram czystego granulatu z kilograma. Tu jest kolejny do wypięcia, kolejny i tak dalej. Tego się nie opłaca wypinać, bo tu jest tylko smarknięte. Takie coś to tylko i wyłącznie Allegro. I oni to po prostu biorą sobie na roztwór. Sama miedziucha obecnie to 35 zł za kilogram. A ktoś po prostu sobie wrzuci to do kwasu i to samo sreberko zostanie zjedzone przez kwas. I powiem Wam, że taki roztwór podobno jest bardzo tani i po prostu się wrzuca te styki i mamy sreberko. Ja oczywiście nie będę robił takich reakcji, bo na tym się nie znam. Na Allegro takie styki się sprzedają nawet i za 100 zł za kilogram. Na złomie można kupić od 30 do 100 zł za kilogram styki różnego rodzaju. A najprościej jest po prostu wymienić się na przykład miedź. Obecnie uzbierałem jakieś 50 ponad kilogramów miedzi z tych cewek ze styczników, więc jest naprawdę fajnie. Tu mamy styk podwójny. Jest naprawdę fajny ten styczek. Zobaczcie, oczywiście to jest wszystko do wypalenia. Te drobne styki trzeba posegregować. Drobnica do drobnicy. To też jest styk do wypalenia i to też jest dla mnie drobnica. To nie jest duży styk. Tutaj jak widzę nie ma dużych styków. Tylko sama jest drobnica. Tu jest kolejny styk, zobaczcie jak on fajnie wygląda, tu jest duża próba na tym. I to wszystko idzie do wypalenia. Nie mam tutaj żadnego takiego styku z przełącznika krzywkowego, żeby pokazać jak tutaj go wypiąć, ale może znajdziemy w drugim woreczku. Tu mamy akurat styk z przekaźnika. No i tutaj jak się przyjrzymy, jest tego srebra, no może też 1/3. Więc bierzemy tak. Odcinamy, gdzie się najłatwiej odcina. I odkładamy. Tutaj mamy miedziuszkę. Tak to wygląda. Te styki nie są jeszcze tak posortowane jak powinny być. O, tu jest kolejna drobnica do wypalenia. Aha, jeszcze najważniejsze, styki przyciągają. Zobaczcie, to nie jest miedziuszka. Jak to wrzucicie do jednego worka z miedziuszką i dacie na złom, to może być jeden wielki przypał, jak pojedziecie. O, to zobaczymy, czy się da wypiąć, bo takich to jeszcze nie wypinałem. Bardzo kruchutki. Ale udało się go wypiąć. Czyste sreberko. Dwie części. Dobra, teraz jedziemy z dużymi stykami. To są styki z dużego stycznika. Przyjrzyjmy się im jeszcze raz. Groszki nie są duże. Są bardzo ciężkie te styki. Tu są trochę większe. Tu ma jeszcze jakiś plastik. To trzeba będzie go wyciągnąć. Zobaczcie jaki ten styk jest. Takie styki na złomie można kupić od 50 do 70 zł za kilogram. Zobaczymy z jakiego materiału to jest wykonane. Miedziucha. Miedziucha. Nawet pamiętam, że rozbierałem je w ostatnim filmiku. Tu mamy ciekawe styki, to tylko trochę wysypię. Tu mamy miks styków z przełączników krzywkowych. I takie styki, no powiem Wam szczerze, że bardzo trudno wypalić, przede wszystkim te. To jest masakra, jak ktoś wypala, ale ja akurat biorę takie styki. Wkładam tak. I wyciągamy te groszki. No i tutaj mamy groszek już, który ma więcej tego sreberka. Tu jest jakieś pewnie ze 40%, więc naprawdę fajny wynik jest. Tu mamy tak samo. Na miedziuszce są te groszki. To są chyba niemieckie styczniki, jak się nie mylę. O, kolejny. I to przyciąga na pewno magnes. Zobaczcie. O, nie tylko to, bo jeszcze te. To wszystko jest do przesortowania. Groszek do groszków. Te akurat się tak robi. I jest kolejny. Też jakieś 40% jest na tym srebra, na tym styku, więc będzie, przypuśćmy, tam 30 do 35% z kilograma. No i powiem Wam, że to tak wygląda, jeżeli chodzi o te krzywkowe. A te duże niestety trzeba wypalać i te się naprawdę bardzo, bardzo długo wypalają. Tak samo te. Dlatego je razem wrzuciłem, żeby sobie nie pomylić wszystkiego. Kolejne. Wystarczy. Tu mamy mosiądz żółty. No to jest do wypalenia, ale to jest straszna drobnica. Tu mamy ze Schneidera styk. Fajnie się je wypala. Te też się fajnie wypala. Te tylko i wyłącznie do wycięcia. Zobaczcie, tu jest minimum 50% srebra po cięciu. Ciach. Tu mamy podwójny styk. Jeden już odpadł, ponieważ stycznik był tak bardzo przepalony, że styk po prostu odpadł. No to już mamy tutaj omówione wszystko. I specjalnie dla jednego z widzów nabyłem stycznik SU. Na pewno będziemy rozbierać taki stycznik jeszcze, tak na szybko tylko rozebrałem ten stycznik. Jest tam naprawdę bardzo dużo styków. Są to fajne, grube styki. Nie jakaś tam drobnicówka. Zobaczcie tutaj jaki fajny styk, jaki gruby, duży, ciężki. No tutaj będzie jakieś 150 gram. Styków minimum z 1 kg takich elementów, więc to jest naprawdę spoko wynik. Ale do czego dążę? Jeden z widzów mi pokazał taki oto styk. To wygląda w ten sposób, jak się spotykają. I tak, najpierw może o opaleniu Wam powiem, bo styk nie znajduje się tu, tylko tutaj. Zobaczcie, ten styk jest naprawdę duży, on waży jakieś 8 gram. Nawet niektóre 10 rąb ważą. Nie wiem, jak to robili, strasznie dziwnie, ale on jest magnetyczny. Magnetyczny jest czy nie jest? Nie jest, dziwne trochę. Bo akurat niektóre przyciągają magnes i one są próby 650. Dobra, jak już jesteśmy przy stykach, to tak. Ze styków odciętych ja miałem wyniki od 150 do 250 gram z kilograma odciętych groszków. Tak to wygląda. Takich jeszcze nie przerabiałem, nie wiem ile wychodzi, ale z tego co widziałem na filmikach, to nawet 450 gram z kilograma wychodzi. Dalej, co tutaj mamy dalej? Mamy tutaj styki niemagnetyczne. I tutaj mamy styki magnetyczne. Też kilku widzów mi pisało, jak odróżnić niemagnetyczne od magnetycznych. No to po prostu wysypiemy sobie kilka sztuk i weźmiemy sobie magnes. Magnes zbiera styki magnetyczne. Zobaczymy, czy magnes zbierze styki magnetyczny, taki mniejszy ze stycznika. No to możecie sobie nawet takim malutkim magnesikiem pozbierać. Takie magnesy akurat w małych niemieckich stycznikach odnajdowałem. A teraz sobie pozbieramy te styki i przejdziemy do styków niemagnetycznych. Jak je sprawdzić? Nie łapie ich magnes. I tak, każdy chce wiedzieć, ile z takich styków jest srebra. Więc tu ich jest 2,2 kg i z takich styków wychodzi od 80%. Bardzo rzadko się spotyka, że poniżej 80% takie styki schodzą. To są styki magnetyczne, a magnetyczne mają 60 do 65% w sobie srebra z kilograma. Zdarzają się takie, z których wychodzi 450 gram z kilograma, ale są to styki niklowe, bardzo rzadko spotykane. Ale niezwykle rzadko się je spotyka. No to chyba wszystko wyjaśniłem, jeżeli chodzi o styki. Jeżeli ktoś zna jakąś firmę, która rafinuje roztworem takie odcięte styki oraz takie poodcinane, możecie pisać do mnie na pocztę. Pod filmem znajdziecie adres e-mail do mnie. Jeżeli podobał Wam się mój film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.